jadę z numerem 64. Jestem spod Warszawy, z Gruńska Mazowieckiego. Wystartował. Co spowodowało, że wziąłeś udział w takiej eskapadzie? Co, no, rowerem jeżdżę od dość dawna, dość intensywnie. Brałem udział w kilku w takich dłuższych zawodach w Mazowi 12-godzinnej na przykład. Aha. No i postanowiłem, jak to powiedzieć, sprawdzić się. Niekoniecznie, po prostu coś przeżyć ekstra w ramach takiego ultramaratonu, czasami w dość ekstremalnych warunkach. Co byś powiedział ludziom, którzy się zastanawiają, co warto wziąć w tym udział? Powiedziałbym, że przede wszystkim muszą być dobrze przygotowani. To jest kluczowe. Jak będą przygotowani średnio, może się okazać, że drogą 200-300 km i będzie pozamiatane. A to jest jednak dystans 1200 km prawie po różnych bezdrożach, po górkach, dołkach. Także budzi respekt. Też po różnych paszczach. Tak, jest, na pewno budzi respekt. I bez odpowiedniego przygotowania myślę, że nie ma co startować. Natomiast pewnie jest to fajna przygoda i warto spróbować. Na 90 metrów skręć w lewo, następnie na 100 metrów skręć lekko w prawo. Na 40 metrów skręć w lewo, następnie na 100 metrów skręć lekko w prawo.
że pierwszy raz Wisłę jedziesz. Pierwszy raz. Na Mazowie chyba też była, ile dobrze powiedzieć. Tak, ale ja na 24-godzinę się nie, aha, nie pisałem, uznałem, że to jest jednak trochę za duży wysiłek. Jest jeszcze oczywiście ten problem, że ta Mazowia jest prowadzona w różnych takich średnio górzystych terenach. Aha. Więc to jest zupełnie też jak gdyby inna potrzeba wysiłkowa. Nie? Tutaj to będzie ciężko podjechać. Proszę. Tak? Kamera wyzwala dodatkowe siły. Bez ze mną rozmawiać, zapomnij, że jedziesz na rowerze. Jakieś przesłanie dla ojca dyrektora? Przesłanie dla ojca dyrektora. Na pewno super impreza. Na pewno warto, żeby takich imprez było jak najwięcej. Natomiast jedna taka uwaga, która może się okazać lekką krytyką, ale zawsze konstruktywną, żeby w niektórych momentach trasę przejechać przed maratonem. Bo akurat wczorajszy odcinek w okolicach Otwocka to była jedna wielka masakra. Szczególnie ci, którzy tam utknęli w nocy, mogli mieć poważne kłopoty, bo część trasy po prostu została pochłonięta przez rzekę.
Będziesz startował jeszcze dalej? Pomorska 500-ka, czy Wisła w tym roku jeszcze? Plany są już? Tutaj wiele osób próbuje poprawić swój wynik. Ja najpierw muszę ukończyć pierwszy raz Wisłę, żeby w ogóle mówić o poprawie wyniku. Natomiast to jest z tym wyścigiem jest taki problem, że on jest bardzo długi. To jest też problem taki o charakterze logistycznym. Jak dojechać na start, jak wrócić z mety. Myślę, że Pomorska 500 jest troszeczkę krótszym i bardziej do ogarnięcia logistycznie wyścigiem. Natomiast na Karpaty chyba nie myślę, bo tam jest jednak dużo terenów. Nie tam są oczywiście głównie tereny górzyste, więc tu jest pewien problem. Rady. No dobra, ale czy to były takie upadki bardzo spektakularne i no czułeś już ten... No dwa były bardzo spektakularne. Okej, dobra. Dobra, a czy... To dobrze, że nie jestem po objawy części tej. Okej. A powiedz mi, czy czułeś kryzys jakiś? Kryzysów miałem na niej... Powodzenia w takim razie. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo za wywiad. Powodzenia, trzymaj się. Dzięki, powodzenia. Tu do zakrocimy. Dobra, dzięki.